Dzień dobry, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o kolorach. Jak poprzez konkretny kolor możesz wpłynąć na Twoje samopoczucie, sukces, szczęście, zdrowie, miłość i obfitość. Kolory, barwy wokół nas mają ogromne znaczenie. Jeżeli wiemy, jak z tego korzystać, to dużo łatwiej można znaleźć spełnienie marzeń i pragnień. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, nazywam się Maria Bukardi. Od ponad 20 lat zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym i duchowym. Jestem autorką kilkunastu książek z tego zakresu, a także prowadzę Akademię Omen Sententia, gdzie poprzez wykłady, szkolenia i kursy pomagam odkryć siebie, swoją indywidualność, niepowtarzalność, talenty i przemienić słabość w siłę i wady w zalety. Angażuję się również dla pomoc dla naszej ziemi. Jestem prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Onosemina.org z siedzibą w Szwajcarii, organizacji pożytku publicznego, gdzie zajmujemy się tworzeniem i ochroną naturalnych ekosystemów. A naszym przesłaniem jest: korzystasz z papieru, wykorzystujesz papier do Twojej pracy, do działania, jakichkolwiek zapisków wszystkich Twoich myśli czy sytuacji, posadź drzewo. Kolory, kolory wokół nas. Na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce u samej góry karty znajdziesz różne talie kart online, które stworzyłam właśnie do tego, by pomóc w danej konkretnej sytuacji, gdzie zadajesz pytanie, losujesz kartę i otrzymujesz konkretną odpowiedź. Jeżeli dokładnie w tym momencie chcesz wypróbować, jak to działa, to wkrótce pojawią się również karty kolorów. Warto zadać sobie pytanie, jaki kolor, jaka barwa pomoże mi dokładnie teraz, w tej konkretnej sytuacji, w pokonaniu tego problemu albo w osiągnięciu tego konkretnego celu. I wtedy losujesz jedną kartę i jestem pewna, jeżeli wykorzystasz tak zwaną magię kolorów, czyli zaczniesz ubierać się w tym kolorze, zaczniesz otaczać się tym kolorem, to bardzo szybko zauważysz, jakie niesamowite ma to znaczenie w Twoim życiu, jak może to bardzo pomóc. Dzisiaj przejdziemy tak skrótowo kilka kolorów, moje ulubione kolory, ale również te, które mają szczególne znaczenie, a całość i opis wszystkich kolorów znajdziesz poniżej, gdzie są wszystkie linki do mojej osoby. Tam również znajdziesz artykuł, gdzie każdy z takich najważniejszych kolorów będzie opisany i możesz korzystać z tych wskazówek w Twoim codziennym życiu. Mój ulubiony kolor czerwony, soczysty czerwony. Siła, energia, moc, ale również namiętność, czyli jeżeli chcemy, aby nasz związek był bardziej namiętny, czyli nie taka miłość, taka piękna, delikatna, romantyczna, ale bardziej taka namiętna miłość i nienawiść, ma mniej więcej ten sam kolor, czyli bardzo taki intensywny. Kolor czerwony, jak na przykład czerwona nitka na nadgarstku, to również kolor ochronny. Jeżeli chcemy chronić się przed niskimi bytami, jakimiś energiami obcymi, to właśnie ten kolor będzie idealny, aby pokonać słabości, strachy, obawy, depresje, ale również właśnie te obce wpływy czy obce byty. Ja używam tego koloru zazwyczaj, gdy idę na zakupy, jadę do miasta tak zwanego, gdzie przebywam w dużej ilości, w skupiskach ludzi, to wtedy ten kolor działa jak taki szyld ochronny, uwaga, i pomaga dla mnie osobiście chronić moją energię życiową. Kolor czerwony to również bardzo wyjątkowy kolor, który można zastosować, by zwrócić na siebie uwagę. Uwaga, tutaj za dużo tego koloru czerwonego może powodować u ludzi agresję. Ludzie mogą być dla nas mniej mili niż zwykle, albo możemy być dla kogoś taką kością w oku, ale kolor ten ma w większości pozytywne znaczenie. Czyli jeżeli chcemy zwrócić uwagę na
na przykład jako kobieta, mężczyzny ubieramy czerwoną sukienkę. Wtedy jesteśmy jak na czerwonym dywanie, no każdy nas widzi. Gramy te pierwsze skrzypce. Jeżeli jesteś kobietą, to znasz również magię koloru czerwonego, czerwonych paznokci, takie czerwone szpony, czyli wiem, czego chcę, jestem pewna siebie i realizuję moje marzenia, moje cele prostolinijnie. Drugi kolor, zielony, jak ja dzisiaj w tym zielonym otoczeniu, to jest kolor nadziei, harmonii, regeneracji. Dlatego natura w większości ma ten kolor zielony, gdzie wychodzimy do natury, korzystamy z tych wibracji. I dlaczego? Po każdym spacerze w lesie czujemy się po prostu lepiej, bo ten kolor nas uspokaja, regeneruje, daje nam nadzieję. Dlatego jeżeli cierpimy na depresję, jakieś takie niskie stany energetyczne, to właśnie kolor zielony może w tym pomóc, aby z tego stanu wyjść. Kolor ten również usypia, czyli jeżeli mamy problem ze snem, to zielona sypialnia, zielona pościel może bardzo pomóc. Kolor niebieski. Kolor niebieski ma oczywiście, są tysiące odcieni różnych. Ja będę tutaj mówiła typowo o niebieskim kolorze. To jest kolor ochrony, dlatego Archanioł Michał na przykład, kolor niebieski, niebieski promień, ale również tworzenia, kreatywności. Kolor niebieski to również kolor taki uniwersalny, na przykład w biznesie, w szkole, na uniwersytecie. Kolor, który nie wywołuje większych emocji, ale pomaga się dobrze komunikować. Jeżeli zależy Ci na tym, aby pięknie mówić, aby ludzie Cię rozumieli, aby ludzie Cię słuchali, aby w komunikacji osiągać sukcesy, to właśnie kolor niebieski będzie idealny. Uwaga, ten kolor stosują również często politycy dla zmylenia przeciwnika, czyli gdy ubierają się na niebiesko, a mówią byle co, to odbiorca ma wrażenie, że jakieś treści zostały przekazane. Czyli tutaj ten kolor można użyć również do kamuflażu, jeżeli nie jesteś dobrym mówcą, ubierzesz się na niebiesko, to odbiorcy mimo tego będą odbierać Cię, że mówisz ładnie, że mówisz zrozumiale, mimo tego, że nie wyniosą z tego żadnych większych treści. Kolor albo brak koloru biały. Dla mnie czystość. Czystość, 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 czystość. Niewinność, piękno. Jak ten biały Pegas, biały jednorożec. Dlatego na wszystkich naszych uroczystych spotkaniach w czwartki, na naszych tak zwanych ceremoniach, ja zawsze jestem ubrana na biało, by idealnie przekazać Ci wszystko to, co ważne, klucze do szczęścia, ale jednocześnie z tą właśnie czystością, z tą niewinnością. I ten odbiór wtedy jest bardzo piękny, nie jest zanieczyszczony żadnymi emocjami. Kolor biały. Dlatego na przykład białe suknie na ślub, ta niewinność, ta czystość. Kolor biały dla mnie jest idealnym kolorem, jeżeli chcesz zachować czystość myśli. Jeżeli masz chaotyczne myśli, dużo chaosu wokół Ciebie, nie wiesz jak iść dalej, nie wiesz jak co robić, za dużo obcych wpływów, to wtedy białe pomieszczenia, uwaga, będzie nam się zaraz kojarzyć ze szpitalem psychiatrycznym, białe ściany, tak, ale właśnie te białe ściany, one wpływają na tą jasność, na tą klarowność, czyli białe ubrania pomogą Ci również zachować tą czystość wewnętrzną, czystość Twojego serca, czystość myśli, taką bardziej koncentrację na celu w takich momentach, gdzie tej koncentracji Ci brakuje, czy jest za dużo obcego wpływu, obcych zabrudzeń. Kolor czarny lub brak koloru. Kolor, który pochłania. Kolor, który nie przez przypadek jest stosowany w religiach panujących, ponieważ ten kolor ma taką szczególną właściwość, o której bardzo mało się mówi. On pochłania światło. Czyli jeżeli ktoś jest ubrany na czarno, ściąga światło do siebie, na przykład z innych. Dlatego ten kolor czarnej magii, ten kolor czarnych kapłanów, to jest coś takiego, że chronimy sami siebie, a jednocześnie ściągamy do nas wszystko.
Na temat koloru czarnego ja już przygotowałam takie odrębne, długie, długie wideo, które bardzo, bardzo wiele lat temu pojawiło się na moim kanale YouTube. Ten film wywołał mnóstwo kontrowersji, dlatego tutaj chciałabym pewne rzeczy wyjaśnić. Jeżeli jesteś osobą bardzo pozytywną, osobą świetlistą, która niesie światło dla innych, a ubierasz kolor czarny, świadomie wybierasz ten kolor czarny, gdy na przykład idziesz do pracy albo chcesz wyglądać elegancko, to często może być w tym ukryty sens. Przykrywając Twoje światło kolorem czarnym, jednocześnie tworzysz taką barierę, tworzysz taką granicę, że ktoś nie może Ci tego światła zabrać. Czyli z jednej strony Ty nadal jesteś w Twoim świetle, ale jest to taki kolor ochronny, jeżeli ktoś chce to światło z Ciebie pobrać. Kolor czarny jest również stosowany na przykład w magii świec. Świece oczyszczające są właśnie w kolorze czarnym, bo one również ściągają do siebie wszystko, 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 wszystko i to wypalają. I przygotowana odpowiednio świeca w takiej intencji może ściągnąć wszystko negatywne do siebie. Trzeba oczywiście odpowiednio tą intencję sformułować i odpowiednio to wszystko przygotować i zaprogramować i wtedy to wypali. Dlatego jeżeli również chcemy się od czegoś uwolnić, coś zamknąć, to właśnie kolor czarny, kolor śmierci. Śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem. Ale kolor czarny, tutaj moglibyśmy mówić wiele godzin na ten temat, a to spotkanie to jest tylko taki mini, mini, mini skrót. Kolor złoty. Kolor, nawiasem mówiąc, z którym bardzo często mnie kojarzycie. Kojarzycie mnie, ja zrobiłam jakąś taką ankietę. Kojarzycie mnie dokładnie z trzema kolorami. Kolorem złotym, kolorem różowym i kolorem zielonym. Kolor złoty. Kolor to jest kolor mądrości wyższej, ale to jest również kolor światła, słońca. Ja mam taki przydomek już od wielu, wielu, wielu lat. Słonek, słoneczko, czyli światło, światełko, rozświetlenie. To są promienie słońca. Ten kolor ogrzewa, ale ten kolor pomaga również podejmować mądre decyzje. Mądre decyzje. Kolor żółty jest jednak kolorem, każdy kolor ma swoje plusy i minusy. Niektóre mają więcej plusów, niektóre mają więcej minusów. Kolor żółty, jeżeli mamy na przykład nasze mieszkanie pomalowane na żółto, może powodować, że czujemy się samotni, bo kolor żółty to bycie słońcem, czyli bycie takim królem słońca, samotnym królem słońca. To jest kolor samotności. Również rzadko się o tym mówi, ale taki ma to wpływ. Dlatego jeżeli ubieramy się na żółto, mimo tego, że przyciągamy mnóstwo różnych chrząszczy i robaczków, które siadają na żółte sukienki czy żółte koszule, to jednak kolor ten powoduje u innych ludzi, oni się cieszą z naszego światła, ale ten kolor powoduje, że jesteśmy bardziej tacy niedostępni, więc jeżeli zależy Ci na tym, aby stworzyć związek, poznać drugą połowę, jakoś zaangażować się w takie głębsze przyjaźnie, to kolor żółty nie będzie odpowiednim kolorem na różne spotkania towarzyskie, ale do takiej eremickiego spotkania sam na sam z sobą będzie idealny, żeby poczuć więcej światła i podjąć mądre decyzje. A Ty wiesz z naszych ceremonii w czwartek, że mądre decyzje podejmujemy w samotności, bez obcego wpływu. I tutaj dla tych wszystkich osób z Was, które jeszcze o tym nie wiedzą, na mojej stronie bucardimaria.com, ale również w mojej Akademii Omen Sententia, tam są dostępne wszystkie ceremonie, czyli są to nasze spotkania w czwartki, czwartek, dzień Jowisza, czyli coś, co ma najwyższą pozytywną energię i wpływ na Twoje życie, coś, co ma stabilność, stabilny fundament. Każde spotkanie w czwartek jest inne i gdy przejdziesz sobie na mojej stronie do archiwum, link będzie również poniżej, to tam możesz przejść całe archiwum i wybrać te spotkania, które najbardziej Cię interesują. To są tak zwane klucze do szczęścia, pomagają osiągnąć wszystkie marzenia, cele, zrealizować Twoje plany, odkryć Twoje talenty, zdolności, przemienić słabości w siłę i wady w zalety. To tak ogólnie powiedziane. I jeżeli masz dostęp na 6 dni za 33 zł, możesz oglądać wszystkie filmy,
wszystkie te, które są dostępne tylko jako ceremonie. One nigdzie indziej nie są dostępne. Są bezpłatnie fragmenty, ale w całości ich nie ma. Są tylko na mojej stronie bukardimaria.com. Przedostępnie na miesiąc za 111 zł i przedostępnie rocznym za 1111 otrzymujesz jeszcze dodatkowo moje e-booki do tego, ale również masz dostęp do wszystkich poprzednich ponad 167 spotkań, czyli ponad 167 godzin wykładów na różne tematy w takiej uroczystej formie. I tam właśnie mówiliśmy również o tym podejmowaniu mądrych decyzji, wycofaniu się, obcym wpływie, odcięciu obcego wpływu. I tak dalej. Idziemy dalej. Kolor różowy. Kolor może takiej naiwnej blondynki, ale w rzeczywistości kolor o najwyższej możliwej energii. Energii miłości. Do samego siebie, samej siebie, ale również do świata, innych ludzi, czy takiej pięknej, romantycznej miłości. Ale również kolor, który niesie ze sobą taką najwyższą, nazwijmy to, niezależnie od religii, boską wibrację. Kwarc różowy neutralizuje negatywne wpływy, negatywne energie i pomaga żyć w takim spełnieniu, w takiej właśnie miłości do samego siebie, do samej siebie i takim spełnieniu, gdzie wypełniasz swoją misję, twoje powołanie i odnajdujesz tą drogę serca. Tak, w ogromnym skrócie. Jak widzisz, pozostało nam mnóstwo jeszcze innych kolorów, w tym bardzo ciekawe wibracje koloru fioletowego, brązowego, ten brązowy bardziej związany z energią bogactwa, materii, posiadania, ale o tym wszystkim dowiesz się z artykułu, który jest podlinkowany poniżej. Tam możesz w spokoju sobie to wydrukować i poczytać i zastosować te energie, te kolory, magię barw, by osiągnąć to, na czym Ci najbardziej zależy, czyli czy wzmocnić miłość, czy wzmocnić pewność siebie, czy osiągnąć coś w bogactwie, w materii, czy podjąć mądre decyzje, czy osiągnąć sukces jako mówca, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Kolory mają ogromną moc i ogromne znaczenie. I nawiązując do tego tematu, zapraszam Cię na najbliższy czwartek, na nasze 168 spotkanie, 168 ceremonię, gdzie właśnie będziemy mówić, ale już tak głębiej, z takiego bardzo symbolicznego, z takim symbolicznym podejściem o magii kolorów, o wibracji danego koloru i pomogę Ci, otrzymasz kolejny 168 klucz niezależny. Każdy jest niezależny, możesz więc oglądać tylko jedno spotkanie albo ten wybrany wykład, który najbardziej dokładnie w tym momencie Cię przyciąga, ale to 168 spotkanie będzie bardzo ważne dla nas wszystkich w tym czasie, ponieważ mamy czas, gdy stary system odchodzi, powstaje nowy, jeszcze nie wiadomo, co nowego przed nami. Większość ludzi nie wie, co nowego przed nami. Strachy, obawy, niepewności i moment, gdzie najczęściej podejmujemy właśnie błędne decyzje, gdy do czegoś się zmuszamy, chcemy coś na siłę osiągnąć, a w ten czwartek otrzymasz dokładne wskazówki na ten czas, jak iść dalej, na co zwrócić uwagę i jak uniknąć błędów, które nie mając tego klucza można bardzo łatwo popełnić dokładnie teraz. Widzimy się w ten czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce i pamiętaj, na moich stronach, które są napisane poniżej, tam znajdziesz przepowiednie, rytuały, tam znajdziesz rytuał świec intencyjnych i wszystkie inne bardzo, bardzo ważne wskazówki dla Twojego życia. Te treści bezpłatne, ale również te treści z takiej średniej półki, ale również te treści z wyższej półki, w zależności od sytuacji i od tego, co chcesz osiągnąć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.